Dzień dobry Państwu. Czy mnie słychać? Tak, bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze. Dobrze. Dobrze, tak. Super. To serdecznie Państwa witam na takim krótkim szkoleniu dotyczącym realizacji karpackich inicjatyw lokalnych w ramach zadania Karpackie Inicjatywy Lokalne sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności. Myślę, że to spotkanie no nie będzie jakoś bardzo długie. Omówimy sobie tylko takie podstawowe zasady realizacji karpackich inicjatyw lokalnych. Omówimy też wzór sprawozdania końcowego i myślę, że przejdziemy później i zrobimy sobie jakąś taką sesję pytań i odpowiedzi od Państwa, gdyby mieli Państwo jakieś pytania czy wątpliwości. Ja bym miała jeszcze prośbę tylko o wyłączenie mikrofonów tych z Państwa, którzy w tym momencie nic nie mówią, żeby tutaj nie zakłócać sygnału. Czy widzą Państwo prezentację? Jeszcze bym poprosiła tylko o... Tak, widzimy. Tak. Super. No to rozpoczynamy o podstawowych informacjach dotyczących realizacji inicjatyw. Ja się może jeszcze przedstawię, nazywam się Małgorzata Pociask, będę Państwa opiekunem wszystkich wniosków, także jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania czy wątpliwości, to proszę o kontakt ze mną. Jakbym nie odbierała czy nie odpisywała zaraz, to proszę się nie cierpliwić, bo tak jakby czasem mam dużo obowiązków i nie jestem w stanie odpisać w danym momencie, ale na pewno się z Państwem skontaktuję. Dobrze, czyli rozpoczynamy od tematu dofinansowania i realizacji inicjatyw. Przed realizacją podpisujemy umowę o dofinansowanie realizacji inicjatyw. Część z Państwa, bodajże 12 inicjatyw, które rozpoczynają się w maju, dostali Państwo już do podpisania umowę o dotację wraz z deklaracjami wekslowymi i wekslami do podpisania na maila. Po otrzymaniu takich dokumentów należy je odpowiednio podpisać i odesłać do Biura Stowarzyszenia Prokarpatia. Gdy je otrzymamy podpisane w prawidłowej formie, zostanie Państwu wypłacona dotacja, oczywiście na konto patrona lub w konto bankowe młodej organizacji. Do tej pory, tak jak mówiłam, 12 inicjatyw zostało już przygotowane umowy o dofinansowanie. W najbliższych dniach będę przygotowywać wnioski do aktualizacji dla inicjatyw, które rozpoczynają się w czerwcu, i analogicznie kolejne inicjatywy, które rozpoczynają się później, bo mamy takie, które rozpoczynają się też we wrześniu tego roku dopiero. Także proszę się niecierpliwić, że się nie odzywam w sprawie aktualizacji wniosku, ale mam Państwa 36 inicjatyw i sama będę przygotowywać dla Państwa te dokumenty, więc po prostu muszę to robić po kolei, żeby też wszystko zaktualizować, poprawić tak, by Państwu się te inicjatywy dobrze później realizowało i rozliczało na koniec, żeby nie było z tym problemów. Tak jak mówiłam, zabezpieczenie realizacji umowy jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i ten weksel i deklarację wekslową podpisuje albo młoda organizacja, albo patron dla grupy nieformalnej. Te weksle zostają Państwu zwrócone po zatwierdzeniu sprawozdania Państwa i zatwierdzeniu sprawozdania Stowarzyszenia Prokarpatia za 2023 rok przez Narodowy Instytut Wolności, czyli przez naszego grantodawcę. Przekazanie środków finansowych następuje na rachunek bankowy albo młodej organizacji, albo patrona. Grupy nieformalne nie otrzymują środków finansowych. Przekazujemy całość dotacji jednym przelewem. Państwo nie mają obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi tych środków, może być to konto ogólne danej organizacji. Muszą tylko Państwo być właścicielem tego konta bankowego jako organizacja. Są również Państwo zobowiązani do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej
środków otrzymanych z dotacji, czyli tej kwoty dotacji od nas plus wkładu własnego, jeśli mają Państwo taki wkład własny przewidziany i wolontariat. I tak jak mówiłam wcześniej, dotacja zostaje wypłacona patronowi, nie grupie nieformalnej. Zabronione jest przekazywanie przez patrona środków z mikrodotacji grupie nieformalnej. Wszystkie dokumenty księgowe, wszystkie faktury, rachunki zostają wystawione na patrona lub młodą organizację i są one opłacone przez patrona lub tą młodą organizację, nie przez grupę nieformalną. Bo ona nie posiada osobowości prawnej, więc tak jakby wszystko musi być rozliczone przez patrona albo młodą organizację. Bardzo przepraszam, ale tu ktoś zgłasza na czacie, że nic nie słyszy. Jakiś problem z dźwiękiem. Już sobie zaglądnę. To znaczy, dzień dobry Państwu, Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, to ja pisałam. Dzień dobry, Panią słychać, a mnie słychać teraz? Tak, teraz dopiero przerzuciłam się na inny sprzęt, mam z Państwem kontakt, już jestem dołączona do grupy, także dziękuję serdecznie za dobrze, zwrócenie. Super, dziękuję. Jeśli chodzi o sposób realizacji Karpackiej Inicjatywy Lokalnej, to w umowie grantowej mają Państwo określony termin realizacji Karpackiej Inicjatywy Lokalnej. Tutaj na slajdzie mamy przykładowy termin. Te inicjatywy trwają różnie, bo rozpoczynają się w maju, trwają do końca listopada. Są też takie inicjatywy, które trwają jeden miesiąc. I tak jakby w tym okresie wskazanym w punkcie pierwszym w Państwa umowie i we wniosku o dofinansowanie mogą Państwo ponosić środki, mogą być Państwo wydatkować te środki finansowe w ramach mikrodotacji i ewentualnie wkładu własnego plus wolontariat tylko w tym okresie. Czyli wszystkie faktury, rachunki czy jakieś noty księgowe muszą być wystawione w tym okresie, zapłacone również w tym okresie. Proszę pamiętać o przypłatnościach dotyczących umów zlecenia i umów o dzieło, że podatek do Urzędu Skarbowego czy składki do Zakładu Usług do ZUS-u muszą być również opłacone do terminu zakończenia realizacji inicjatywy. Często zdarzało się tak, że organizacje wypłacały składki czy podatek po okresie realizacji, czyli tak jakby zgodnie z prawem tam do 15 dnia danego miesiąca czy do 21 za poprzedni miesiąc. Zgodnie z umową i zasadami rozliczenia inicjatywy, te składki muszą być wypłacone w tym okresie realizacji inicjatywy. Jeśli wypłacą Państwo później te środki z konta, po prostu będą podlegały one zwrotowi na nasze konto stowarzyszenia, a my zwracamy te środki do Narodowego Instytutu Wolności. Także proszę pamiętać, aby wszystkie składki od umów o dzieło i umów zlecenie zostały opłacone najpóźniej w ostatnim dniu realizacji inicjatywy. Państwo jako realizator zobowiązują się wykonać oczywiście inicjatywę zgodnie z wnioskiem o przyznanie mikrodotacji, który jest załącznikiem do umowy. Przyznane środki finansowe oczywiście mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność pożytku publicznego i nie mogą Państwo pobierać świadczeń pieniężnych od odbiorców inicjatywy, czyli wszystko to, co zostanie wytworzone. No dobra, teraz już jest, okej. Okay. Dobra, już słyszę, no cześć. Czyli wszystko to, co Państwo wytworzą w ramach inicjatywy, czy będzie jakaś publikacja, czy będzie jakaś wystawa, to nie mogą pobierać Państwo za to po prostu opłat od uczestników. Wszystko jest bezpłatne. Dobra, coś mi nie gra. Jeśli chodzi o promocję inicjatyw lokalnych, to mają Państwo obowiązek umieszczać informację słowną oraz logotypy na tych wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych, listach obecności, umowach, wszystkich jakby dokumentach, które zostają wytworzone w ramach inicjatywy. Ja tą formułkę słowną Państwu prześlę w osobnym mailu wraz z tymi logotypami, by mieli je Państwo w takiej formie do użytkowania. Należy pamiętać, żeby umieszczać te informacje, zwłaszcza na plakatach, na jakichś prezentacjach, różnego tego typu informacjach promocyjnych czy informacyjnych.
Takie to oznaczenie powinno być umieszczone w widocznym miejscu, tak aby oczywiście odbiorcy tych materiałów mogli odczytać, z czego zostało to sfinansowane. W przypadku braku takich informacji, koszty poniesione ze środków mikrodotacji związane z ich wytworzeniem mogą zostać uznać za niekwalifikowalne. Także jeśli Państwo będą projektować jakieś plakaty, ulotki czy publikacje, to oczywiście można wysyłać te materiały do mnie do sprawdzenia, czy wszystkie informacje obowiązkowe są załączone. Tak by nie było później problemów przy rozliczeniu tej dotacji. Oczywiście jeśli przekazują Państwo jakieś informacje do mediów, to też należy umieszczać te informacje, z jakich środków została sfinansowana ta inicjatywa, czy te poszczególne materiały promocyjne. W ramach inicjatywy i w ramach naszego projektu mamy dla Państwa zaplanowane dwa takie warsztaty, które organizowane będą w formule online i będą dotyczyć one skutecznej promocji działań i organizacji oraz wykorzystywania lokalnych zasobów działalności gospodarczej. Są Państwo zobowiązani do uczestnictwa w tych warsztatach, ale myślę, że są one bardzo pomocne w planowaniu i realizowaniu takich działań lokalnych. Będę się oczywiście z Państwem tutaj kontaktować odnośnie terminów, czy woleliby Państwo te warsztaty, nie wiem, w okresie wakacyjnym, czy powakacyjnym, czy jeszcze teraz w czerwcu. To taką informację mailową wyślę do Państwa. One będą online, więc myślę, że to tam ze 3-4 godziny będą trwały i będą bardzo przydatne dla Państwa. Ważna kwestia dotycząca zmian w inicjatywie. Część zmian mogą oczywiście Państwo wprowadzać sami, ale część musi być wprowadzona aneksem do umowy o przyznanie mikrodotacji. Jeśli chodzi o zmiany w budżecie, które nie przekraczają 25% wartości pozycji budżetowej, do której przenoszą Państwo środki, lub wprowadzają Państwo zmiany w harmonogramie, na przykład zmiana terminu realizacji jakiegoś działania i nie wykracza ono poza termin zakończenia inicjatywy, to wystarczy tylko taka informacja mailowa do mnie, że wprowadzają Państwo takie zmiany. Natomiast wszystkie pozostałe treści umowy, czy tam zmiany we wniosku o dofinansowanie wymagają podpisania aneksu do umowy o przyznanie mikrodotacji, więc muszą Państwo złożyć do nas taki wniosek o zmiany i po jego zatwierdzeniu i akceptacji przez nas przygotowujemy aneks do umowy o mikrodotację i realizują Państwo zaktualizowany wniosek. Jedynie zmiany osobowe, na przykład nazwa organizacji, siedziby czy reprezentacji organizacji, one nie wymagają w ogóle zmian w formie aneksu do umowy, a jedynie poinformowania na przykład mailowego stowarzyszenia, że takie zmiany nastąpiły. Ja udostępnię Państwu taki wzór wniosku o zmiany, który należy przesłać do nas w celu wprowadzenia zmian we wniosku, jeśli takie zmiany by nastąpiły u Państwa. I najlepiej te zmiany wprowadzać to jakby wcześniej, nie pod koniec inicjatywy, gdyż no, na sam koniec może być problem z ich akceptacją. Także prosiłabym na bieżąco sobie tutaj analizować, nie wiem, w budżet, bo tam pewnie największe zmiany będą mogły wystąpić i po prostu być ze mną w kontakcie i będziemy wprowadzać zmiany. Czyli tak jak mówiłam tutaj, zmiany w realizacji inicjatywy, które wymagają aneksu, wymagają złożenia wniosku nie później niż 14 dni przed końcem realizacji inicjatywy. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu prośby do stowarzyszenia. A gdy ten termin nie zostaje zachowany, to operator, czyli Stowarzyszenie Prokarpatia, pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, czyli nie będzie aktualizacji po prostu wniosku. Także najlepiej na bieżąco kontaktować się ze mną w celu wprowadzenia zmian. Jeśli chodzi o zasady rozliczenia mikrodotacji i sprawozdanie, to rozliczenie mikrodotacji następuje na podstawie złożonego sprawozdania z realizacji takiej realizacji Karpackiej Inicjatywy Lokalnej.
Mikrodotacja zostaje uznana za rozliczoną, gdy wszystkie działania zostały zrealizowane i utrzymane, a poziom wskaźników wynosi co najmniej 80%. W przypadku, gdy nie wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane, a wskaźniki zostały osiągnięte na poziomie niższym niż 80%, stowarzyszenie dokonuje analizy celem ustalenia możliwej do rozliczenia kwoty mikrodotacji. Natomiast gdy nie zostały zrealizowane wszystkie działania lub średnia wartość wszystkich osiągniętych wskaźników wyniosła poniżej 50%, to wtedy stowarzyszenie określa wysokość kwoty mikrodotacji do zwrotu. Czyli głównie rozliczenie państwa mikrodotacji następuje na podstawie realizacji zaplanowanych działań i określonych wskaźników w umowie. Dlatego ja też zwracam dużą uwagę przy aktualizacji państwa wniosków właśnie na wskaźniki, tak aby one były możliwe do osiągnięcia i by nie było później tak jakby problemu z rozliczeniem tych wskaźników, prawda? Tylko żeby mieli państwo podstawowe źródła weryfikacji tych wskaźników, jak listy obecności, dokumentacja fotograficzna, programy jakichś warsztatów i tak dalej. Takie sprawozdanie z realizacji inicjatywy należy przesłać w terminie 14 dni od daty zakończenia inicjatywy w wersji elektronicznej i papierowej. W przypadku wersji papierowej liczy się data złożenia lub data stempla pocztowego. Ja będę miała do państwa prośbę, będę jeszcze o tym też do państwa pisać, aby najpierw sprawozdanie przesłać mi w wersji elektronicznej, której ja po prostu przeczytam, sprawdzę sobie część merytoryczną, czy jest zgodna z wnioskiem, czy nie brakuje jakiejś informacji, a dopiero później sprawozdanie będzie należało wydrukować, podpisać i przesłać z dokumentacją księgową, listami obecności, tak aby ta część merytoryczna była najpierw sprawdzona i było jak najmniej poprawek na późniejszym etapie. Jeśli nie wykorzystają Państwo całkowitej kwoty dotacji i zostaną Państwu jakieś środki, to te pozostałe środki należy zwrócić na konto bankowe stowarzyszenia, które jest określone w umowie, w odpowiednim terminie też w określonym w umowie. Prosiłabym również o płatności bezgotówkowe, czyli wykonywanie przelewów za rachunki, faktury opłacane z mikrodotacji, gdyż tak najprościej jest później rozliczyć mikrodotację. W przypadku płatności gotówkowych należy również załączyć raporty kasowe, potwierdzenie zapłaty, otrzymania zapłaty dla tego wykonawcy. Także zachęcam do dokonywania płatności bezgotówkowych. Będzie to też dla państwa prostsze w rozliczeniu i nie będzie to sprawiało tyle problemów jak płatności gotówkowe. Czy mam pytanie, Jacek? Dzień dobry. Dzień dobry. Słychać mnie? Tak, tak. My dojdziemy jeszcze do punktu, jak mają być tytułowane faktury. Tak, ja właśnie teraz będzie taki slajd, ale ja też państwu prześlę taki wzór, opis faktury, który należy uzupełnić i podpiąć pod fakturę z opłacaną z mikrodotacji. Okej, okay, już się wyłączę. Dziękuję. Dobrze. To tak jak pan Jacek mówił, wydatki finansowe muszą być dokumentowane za pomocą dokumentów księgowych. Oczywiście muszą być one opisane w sposób trwały na odwrocie dokumentu księgowego. Gdy nie będzie takiego opisu, może to skutkować nieuznaniem tego wydatku jako kwalifikowalnego i będą musieli państwo zwrócić te środki. Także ja państwu przekażę taki mailowo, taki wzór opisu faktury czy rachunku, który należy uzupełniać dla swojej inicjatywy. Jako realizator zobowiązują się państwo do przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowo-księgowej związanej z inicjatywą przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizator realizował inicjatywę. Czyli muszą państwo przechowywać całą dokumentację związaną z inicjatywą przez 5 lat, licząc od, to będzie 2024 rok u państwa.
czyli 2029 roku. Na wypadek kontroli naszej, czy grantodawcy, czy z innych urzędów. W naszych inicjatywach mamy oczywiście obowiązkowy wkład własny, czyli wolontariat. Rozliczenie wkładu osobowego obejmuje w szczególności porozumienie zawierane między wnioskodawcą a wolontariuszem w formie pisemnej. Do tego powinno być również karty czasu pracy danego wolontariusza i kalkulacja tej pracy. Ja również tutaj Państwu prześlę wzór takiego porozumienia, karty czasu pracy wraz z kalkulacją, którą Państwo dostosują do swoich inicjatyw. Proszę pamiętać, że jeśli wolontariusz będzie wykonywał pracę wolontariacką krócej niż miesiąc, muszą mu Państwo opłacić ubezpieczenie społeczne. Także najlepiej zawierać te umowy wolontariackie powyżej jednego miesiąca, nawet jeśli ten wolontariusz będzie wykonywał tą pracę w ciągu dwóch dni, ale zawrzeć tą umowę na okres dłuższy niż jednego miesiąca. Oczywiście zabronione jest generowanie przychodów z realizacji inicjatywy. Nie mogą Państwo na tym po prostu zarabiać. Jeśli chodzi o zwrot środków finansowych, to niewykorzystane te środki finansowe, które Państwu pozostają, muszą Państwo zwrócić. Jeśli mają Państwo konto bankowe oprocentowane, to co Państwo zarobili, powinni Państwo zwrócić do stowarzyszenia, dlatego ważne jest, żeby to konto było nieoprocentowane. Jeśli przekroczą Państwo ten termin 15 dni na zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji, to muszą Państwo doliczyć również odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji, która zostanie zwrócona po tym terminie zwrotu, zgodnie z ustawą. Także jeśli Państwo nie wykorzystają jakichś środków, to mają Państwo 15 dni na zwrot tych środków finansowych na konto stowarzyszenia. My te środki niewykorzystane przez Państwa również zwracamy do grantodawcy, nie pozostają one u nas, więc dobrze, żeby je wykorzystać w sposób racjonalny. Jeśli Państwo, nie wiem, zostaną duże środki finansowe, to mogą Państwo zwrócić się również z wnioskiem o dodanie jakiejś pozycji budżetowej czy dodanie jakiegoś działania w ramach inicjatywy. Kwota mikrodotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana niezależnie lub w nadmiernej wysokości oczywiście podlega zwrotowi wraz z odsetkami. Także proszę wydatkować te środki, które na to, co Państwo zaplanowali po prostu w inicjatywie. Wszystkie inne wydatki zostaną uznane za niekwalifikowalne i będą podlegać zwrotowi. Realizator, czyli młoda organizacja lub patron, nie mogą zbywać się rzeczy związanych z realizacją zadania zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu. Jeśli ktoś zaplanował, nie wiem, zakup jakiegoś niewielkiego sprzętu, wyposażenia, to ma obowiązek nie zbywania przez ten okres 5 lat. Z ważnych przyczyn mogą się Państwo do nas zwrócić z taką prośbą o wyrażenie zgody na zbycie tej rzeczy przed tym upływem terminu. Ale należy taki wniosek do nas wysłać, żeby mogli Państwo przekazać ten dany sprzęt czy wyposażenie komuś innemu, jakiejś innej organizacji, na przykład pozarządowej, która będzie wykorzystywała to na cele swoje statutowe. To ja z takich podstawowych rzeczy dotyczących realizacji inicjatywy mam na tyle. Jeśli mają Państwo pytania do prezentacji, to możemy teraz, a jeśli nie, to przejdziemy do wzoru sprawozdania. Ja mam jedno, bo wspomniała Pani o tym, że Pana rzecz na przykład się obostrzyje. Coś przerywa i nie bardzo zrozumiałam pytanie.
Pytanie, że bo nie wolno by, natomiast ja mam sobie zakupić taką uciekierkę. Pani zadała pytanie na czacie. Tak, tak, już widzę. To z tym nie ma problemu, bo to są środki takie zużywalne, prawda, i mało kosztowne. Czasem zdarza się w inicjatywie zakup, nie wiem, jakiegoś wyposażenia, które, nie wiem, kosztuje 2000 zł. Tamtym chyba naborze był to jakiś taki piec do wypieku chleba, więc no, głównie chodzi o takie rzeczy, prawda? Jeśli ktoś zaplanuje jakąś tablicę informacyjną jako element, czy jakąś ławkę, to głównie chodzi o takie rzeczy, które no, raczej nie zniszczą się przez te okres pięciu lat, prawda? Jakieś takie większogabarytowe. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania do tej części? Tak, jeszcze mam pytanie. Mam bardzo słabą kamerkę, więc nas nie widać, ale uśmiechamy się. Jakby co. Mamy takie pytanie. Proszę mi powiedzieć, na jaką kwotę maksymalnie możemy wpłacić gotówką? Do jakiej kwoty? No, nie ma jakichś takich wytycznych, nie mamy. Jeśli to Państwo później udokumentują, no to mogą Państwo wypłacać. Nie, bo mamy pewne płatności, które już teraz z góry wiemy, że pewnie trzeba będzie tą gotówką zapłacić. No to dobrze, to ja bym prosiła tylko wtedy, żeby było jakieś potwierdzenie, prawda, że ktoś otrzymał tą zapłatę, nie wiem, jakiś raport kasowy z wypłaty. Tak, jeśli to zostanie... I tak mamy raporty kasowe, tak. I KWKP, to... Tak, jeśli to zostanie odpowiednio udokumentowane, to nie ma z tym problemu. Dobra, dziękuję. Dzień dobry, mam też pytanie. Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, czy pani mnie słyszy? Tak, tak, słyszę. Witam Panią serdecznie, miło Panią widzieć, Pani Małgosiu. Mam takie pytanie, jeżeli chodzi o płatności na przykład przelewowe, jeżeli jest to patron, który posiada cały przelew, czyli powiedzmy tą mikrodotację 10 tysięcy i nie w swoim, że tak powiem, wniosku nie uwzględniłam płatności, bo oni mają opłatę, że tak powiem, przelewową, bankową. Czyli to sobie już po prostu tak jakby patron pokrywa to z własnych środków i to w ogóle nie... Tego Państwo nie wykazują po prostu w sprawozdaniu. Wykazujemy. A jeżeli Pani nam wysyła wniosek, który mamy podłączyć do każdej faktury, do rachunku też z umowy o powiedzmy zlecenie, o dzieło, do praktycznie do każdej rzeczy, którą będziemy kupować, realizować, finansować, tak? Bo pyta Pani o opis faktury teraz, tak? Tak, czy to jest ten wniosek, który Pani nam prześle, to będzie na przykład, mam rachunek z umowy zlecenie, mam Pani tak, wniosek. Tam sobie Państwo uzupełniają, za co, która pozycja budżetowa, ile środków pochodzi z mikrodotacji, ile ze środków własnych, także to sobie Państwo uzupełniają po prostu sami, on jest uniwersalny. Dobrze, to dziękuję serdecznie, nie mam więcej pytań. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania, czy przechodzimy do sprawozdania? Myślę, że możemy przejść. Czy widzą Państwo wzór sprawozdania? Tak, widzimy. Super. Ja tak pokrótce omówię teraz ten wzór sprawozdania z realizacji Karpackiej Inicjatywy Lokalnej, który będą Państwo uzupełniać na zakończenie swojej inicjatywy i przesyłać do mnie w celu rozliczenia. Pierwszy punkt dotyczy takich podstawowych informacji o inicjatywie, czyli tytuł, pełna nazwa wnioskodawcy, młodej organizacji patrona lub grupy nieformalnej, okres realizacji inicjatywy zgodnie z umową o mikrodotację, numer umowy, każda umowa ma swój numer i będą mieli Państwo ten numer na swojej umowie i data zawarcia umowy o przyznanie mikrodotacji, czyli takie podstawowe informacje na temat głównie inicjatywy. Drugi punkt dotyczy sprawozdania merytorycznego. W punkcie pierwszym opisują Państwo
opis wykonania poszczególnych działań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie, czyli jeśli mieli Państwo na przykład zaplanowanych 5 działań, to opisują Państwo te 5 działań w tym sprawozdaniu. Oczywiście liczbę wierszy dostosowują Państwo do swoich potrzeb. Nazwa działania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, opis działania, czyli to, co Państwo faktycznie zrealizowali w ramach tego działania. Na przykład jeśli były to warsztaty, to kiedy one się odbyły, gdzie, dla ilu osób, kto brał w nich udział, kto był ekspertem. Można również napisać, gdzie pojawiały się informacje o tych warsztatach. Takie podstawowe informacje. Odnosząc się też do opisu działania zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie, termin realizacji działania, czyli zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie lub tam ewentualnie jakimś aneksem do umowy, jeśli była zmiana lub tej informacji mailowej w przypadku, gdyby Państwo zmieniali termin realizacji poszczególnych działań, bo to nie wymaga aneksu. Punkt drugi dotyczy właśnie zaplanowanych wartości wskaźników i głównie na tej podstawie będę tutaj Państwa rozliczać, czyli tą tabelę uzupełniamy zgodnie z tabelą we wniosku o dofinansowanie, czyli przepisujemy wszystkie wskaźniki zaplanowane we wniosku, numery i nazwy działań, do których się odnoszą, wartość zaplanowaną, czyli tą, co Państwo określili we wniosku o dofinansowanie, które jest załącznikiem do umowy, wartość osiągniętą, czyli faktycznie, którą Państwo osiągnęli. I w uwagach należy wpisać sposób pomiaru i źródła weryfikacji. Czyli na przykład, jeśli mieli Państwo, nie wiem, liczba uczestników warsztatów, zaplanowana wartość to 10, wartość osiągnięta 10, gdy faktycznie tak było. Jeśli było mniej, to należy napisać mniej. I w uwagach odnieść się, dlaczego tych osób było mniej. Oraz w uwagach napisać również, na jakiej podstawie Państwo udokumentowali tą liczbę uczestników, prawda? Czyli, nie wiem, lista obecności, dokumentacja fotograficzna. We wniosku o dofinansowanie też jest tam taki punkt dotyczący źródeł weryfikacji, więc można z niego skorzystać. Informacja o zidentyfikowanych problemach i potrzebach, czyli punkt trzeci. I tutaj głównie należy napisać, czy realizacja Państwa inicjatywy przyczyniła się do rozwiązania wskazanego we wniosku problemu, czyli jak inicjatywa wpłynęła na te grupy odbiorców i na ten problem, który Państwo zdiagnozowali przy pisaniu wniosku. Odbiorcy inicjatywy, czyli punkt czwarty. Tutaj opisujemy, ile osób brało udział w tych Państwa działaniach, rozpisujemy na poszczególne działania liczbę uczestników, jeśli to jest możliwe. Można napisać, kim ci odbiorcy byli, czy to była młodzież, seniorzy, osoby dorosłe, zgodnie z tym, co Państwo zrealizowali. Zawiązane partnerstwa, czyli tu opisują Państwo to partnerstwo, które zostało wykazane we wniosku o dofinansowanie składanym przez Państwa. Czyli opisujemy tutaj te organizacje, z którymi zawiązali Państwo to partnerstwo. Jeśli pojawiły się nowe, to oczywiście należy dodać i nowe. Należy opisać też, jaka była rola tych organizacji w czasie realizacji Państwa inicjatywy, czyli w czym Państwu pomagali, czy udostępniali jakiś lokal, sprzęt, czy pomagali w promocji na przykład. Wolontariusze. Czyli tutaj, ilu wolontariuszy zostało zaangażowanych w realizację inicjatywy, jaka była ich rola, czyli jakie prace wykonywali, ilu ich było. Tak by się to zgadzało również z wnioskiem o dofinansowanie. Jeśli Państwa projekt obejmował działania mające na celu rozwijanie idei szlaku kultury wołoskiej, to w punkcie siódmym należy opisać, w jaki sposób właśnie rozwijał tą ideę tego szlaku. Jeśli wniosek Państwa nie dotyczył rozwijania idei szlaku kultury wołoskiej, to należy wpisać tylko nie dotyczy. W przypadku, gdy mieli Państwo jakieś problemy lub trudności w realizacji inicjatywy, należy to opisać w punkcie ósmym i należy również tutaj... na moment. Jeszcze a propos, przepraszam, że przerywam tak brutalnie. A propos idei szlaku kultury wołoskiej. Żeby ustalić to,
jednoznacznie. Czy szlak kultury wołoskiej jest szlakiem wytyczonym, konkretnym, istniejącym fizycznie, czy on jest wirtualny? Raczej są miejsca, gdzie prawda, są jakieś tablice edukacyjno-informacyjne, jakieś bramy karpackie, ale on nie ma charakteru liniowego. Rozumiem, takiego, czyli wszystkie działania, które obejmują jakąś tą tradycję pasterską w Karpatach, to jak najbardziej tam przyczyniają się w pewien sposób do rozwijania tej idei, prawda? Mhm, jasne, to już wszystko wiem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czyli w punkcie 8, jeśli mieli Państwo jakieś problemy i trudności, to prosiłabym również o wpisanie, jak udało się je Państwu rozwiązać na etapie realizacji inicjatywy, bo jest to bardzo pomocne przy planowaniu następnych konkursów. Oczywiście jest punkt dotyczący informacji i promocji. Należy w tym punkcie wpisać, w jaki sposób promowana była inicjatywa i jakie narzędzia zostały wykorzystane do jej promocji. Czyli na przykład, nie wiem, czy to była promocja na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, czy w mediach tradycyjnych, czy to wykorzystywali Państwo jakieś plakaty i wszelkie inne formy czy narzędzia promocyjne, jakieś filmy, nie wiem, posty reklamowe. Najlepiej tutaj też wklejać linki do tych informacji w mediach, gdzie można je zobaczyć, bo to na pewno o to będę prosić, jeśli ich nie będzie w uzupełnieniach do sprawozdania. Punkt 10. Dodatkowe uwagi, opinie, informacje dla operatora projektu, czyli to jest punkt dla Państwa, jeśli mają Państwo jakieś pomysły w związku z karpackimi inicjatywami lokalnymi, nie wiem, w celu usprawnienia konkursu, realizacji i tak dalej. Część 3. Jest to sprawozdanie finansowe, czyli mamy zestawienie dokumentów księgowych, w którym Państwo wpisują wszystkie faktury, rachunki, wszelkie dokumenty księgowe, które kwalifikują Państwo do tej inicjatywy. I tak, w kolumnie numer dokumentu wpisujemy, nie wiem, numer rachunku, numer faktury, nazwa wydatku, czyli za co to zostało, czyli co zostało opłacone, nie wiem, organizacja warsztatów, wynagrodzenie dla prelegenta, zgodnie oczywiście to jest wszystko z wnioskiem o dofinansowanie, pozycja budżetowa z wniosku, czyli tu wpisujemy pozycję z budżetu inicjatywy. Data wystawienia dokumentu, czyli data wystawienia tego tej faktury czy rachunku. Data zapłaty, czyli faktyczny, nie wiem, przelew, płatność gotówką. Jeśli jest to na przykład rachunek do umowy zlecenie czy rachunek do umowy o dzieło i w innym dniu zostały opłacone składki do ZUS-u czy podatek do Urzędu Skarbowego, to należy tu wpisać tyle dat, ile było tych płatności, prawda? Czyli na przykład jeśli były 3 przelewy w ramach tego rachunku, czyli jeden będzie to wynagrodzenie netto dla tego prowadzącego warsztaty, podatek do Urzędu Skarbowego to będzie drugi i składki do ZUS-u to będzie trzeci, czyli jeśli wszystkie były w innych terminach, to powinny się tu znaleźć 3 daty. Kwota wydatku brutto, czyli kwota z tego dokumentu księgowego, koszt kwalifikowalny w ramach mikrodotacji, czyli tyle, ile Państwo kwalifikują w ramach naszej mikrodotacji i punkt uwagi, w którym mogą Państwo wpisać, że na przykład które wydatki były płatne gotówką, żeby to było jasne. W zestawieniu dokumentów księgowych wpisujemy również karty czasu wolontariatu. Każda karta czasu pracy wolontariatu to osobny wiersz. Przy dacie zapłaty wpisujemy nie dotyczy, bo oczywiście wolontariat jest to praca społeczna, a pozostałe kolumny wypełniamy. Przy koszcie kwalifikowalnym w ramach mikrodotacji będzie zero, bo to jest Państwa wkład własny, niefinansowy. Tabela druga, czyli budżet inicjatywy. I to są te tabele, które są z wniosku o dofinansowanie. Tutaj uzupełniają Państwo te faktyczne, realne koszty, które Państwo wydatkowali w ramach inicjatywy. Oczywiście zgodnie z ostatnią wersją wniosku o dofinansowanie lub zmianami bez aneksu. Tabela B. Podsumowujemy wszystkie koszty i dodatkowe informacje, jeśli tutaj na przykład nastąpiły jakieś zmiany, można wpisać, jeśli został podpisany aneks do umowy o mikrodotacji albo jakieś zmiany w budżecie zostały wprowadzone,
tylko informacją mailową, bo nie wymagały aneksu, będzie po prostu mi prościej i szybciej odszukać te zmiany, jeśli Państwo tutaj wypiszą. I oświadczenia, jak przy wniosku dofinansowanie i załączniki. Do takiego sprawozdania dołączamy wszystkie dokumenty księgowe, które wymieniają Państwo w tym zestawieniu dokumentów księgowych potwierdzone za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia zapłaty, czyli jeśli to był przelew, to potwierdzenie wykonania przelewu, jeśli to była wypłata gotówką, to dokumenty potwierdzające wypłatę gotówkową. W przypadku zawierania umów o dzieło, umów, zlecenie, należy również dołączyć kserokopię tych umów, obite za zgodność z oryginałem. Dokumentację zdjęciową z przeprowadzonej inicjatywy ze wszystkich działań należy dostarczyć na płycie CD lub pendrive'ie. W przypadku spotkań, warsztatów, gdzie mieli Państwo zaplanowane w ramach inicjatywy, to należy również dostarczyć listy obecności potwierdzone za zgodność z oryginałem. I w przypadku, gdy powstaje jakaś publikacja, folder, ulotka, to też należy załączyć jeden egzemplarz do sprawozdania. Wszystkie dokumenty, jak dokumenty księgowe, listy obecności, umowy, czy na przykład potwierdzenia zapłaty gotówką, wysyłają Państwo do mnie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Oryginały zostają u Państwa w dokumentach księgowych w Państwa organizacjach. Czasem zdarza się tak, że dostaję dokumenty księgowe wraz z opisem w oryginałach i muszę je odsyłać po prostu, więc bardzo proszę o przesyłanie kserokopii. Bo w przypadku jakiejkolwiek kontroli nie mają Państwo oryginałów dokumentów księgowych u siebie. Czy mają Państwo jakieś pytania dotyczące sprawozdania? Bo część osób jest, które już realizowały inicjatywy, a część osób jest nowych, także... No właśnie, ja jestem w tej części, które ja znam to wszystko, tylko wiem, że tutaj nawet koleżanka jeszcze tak nie realizowała takich projektów. Proszę mi powiedzieć, czy jest możliwość taka, że na przykład będzie takie jeszcze spotkanie sprawozdawcze przed końcem realizacji? Tak, możemy zrobić, nie ma problemu. Tak. Ja wiem, że nie wszyscy kończymy wspólnie, razem, ale powiedzmy teraz strzelam. Zawsze możemy umówić się indywidualnie na spotkanie online, jeśli będą Państwo potrzebować, nie ma problemu. Dobra, super. No to ja, my wnioskujemy. Jak to jest. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, czy te osoby, które będą tymi wolontariuszami, one muszą wywodzić się z tego regionu, na którym będzie realizowany nie. projekt? Nie. Nie. Czyli to mogą być też osoby z zewnątrz. Z tak. Z zewnątrz. Tak. Dobrze, dziękuję, to chciałam wiedzieć. Dziękuję. Mam pytanie tutaj z Ciężkowic. Czy, bo być może musiałem wyjść tutaj przez chwilę, czy chodzi o budżet, czy jeżeli uznaliśmy w tej chwili patrząc się jeszcze raz wnikliwie i pytając się jakby o koszty faktyczne, czy możemy po podpisaniu umowy oczywiście dokonać takiej korekty, że na jednej pozycji obniżamy na przykład o połowę jakiś wydatek i czy moglibyśmy utworzyć nową pozycję, o której żeśmy zapomnieli? Tak, tak, jak najbardziej. Podpiszemy umowę, ja wyślę Państwu wzór wniosku o zmiany i Państwo po prostu taki wniosek o zmiany wysyłają do mnie. Ja też pomogę go ewentualnie poprawić i nie będzie problemu ze zmianami. Związane właśnie z realizacją, nagle żeśmy się na przykład zorientowali, że nie mamy nagłośnienia czy czegoś tam, a zupełnie nie było jakby pomyślane, a tutaj zjechały nam koszty na przykład innej pozycji. Jeżeli możemy, to bardzo tak, byśmy tak, się tak, cieszyli. Nie będzie problemu, tak. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, mówiła Pani o listach obecności i potwierdzonych z oryginałem kopii. Co to znaczy potwierdzone z oryginałem? Czyli jeśli mają Państwo oryginał listy obecności u siebie, to kserują Państwo po prostu tą listę obecności. I na tej kserokopii przybijają Państwo pieczątkę organizacji, piszą Państwo za zgodność z oryginałem, jeśli tam jest stron więcej, to na przykład od strony pierwszej powiedzmy do drugiej i podpisują tą kserokopię osoby upoważnione do reprezentacji danej organizacji. I to jest kopia potwierdzona za zgodność.
Mam pytanie, czy jeśli jest to grupa nieformalna z patronem, to jest to pieczątka patrona? Patron podpisuje dokumenty, tak. Dziękuję. Pytanie, czy jeżeli pogubimy się w formalnym zrobieniu tego dnia od sprawozdania, to oczywiście pani jest do dyspozycji. Tak, proszę się ze mną kontaktować, jeśli będą państwo zaczynać pisać, nawet jak państwo coś napiszą, to ja wolę wcześniej przeczytać mail przed wysłaniem i wtedy tak jakby sprawozdanie merytoryczne będziemy mieli zamknięte, a zostanie tylko do sprawdzenia sprawozdanie finansowe. Ja mogę finansowe sprawdzić dopiero na podstawie otrzymanych od państwa dokumentów księgowych, więc bo bez tego nie jestem w stanie sprawdzić, ale tą część merytoryczną jak najbardziej wcześniej przed wysłaniem. Proszę jeszcze mi jedną rzecz powiedzieć. Skoro można robić zmiany, to ile wcześniej one muszą być zgłoszone? No najpóźniej musi być to 2 tygodnie przed zakończeniem, prawda? Zakończeniem realizacji, tak, czy przed... Tak, zakończeniem realizacji, ale najlepiej, jeśli mają państwo jakieś zmiany, o których państwo wiedzą, to najlepiej skontaktować się ze mną, jakie zmiany państwo chcą zrobić i ja wtedy powiem, czy to wymaga aneksu do umowy, czy tylko poinformowania mailowego, prawda? I bo już teraz na przykład wiemy, że tam w kalkulacji dałyśmy powiedzmy bilety po 25 zł, a wiemy, że seniorzy mają powiedzmy po 18, czy nie wiem tam dokładnie, ale na pewno mniej. Już mamy jakąś oszczędność, którą potrzebujemy gdzie indziej dać. To już można pisać, bo państwo już, panie już mają umowę chyba ode mnie, więc można pisać maila do mnie w tej sprawie i będziemy patrzeć na te zmiany. Jak ustalimy dokładnie ten bilet, mhm, kosztuje, to wtedy tam jest. Tak, tak, tak. Jeszcze raz Dominika Wielkosz, czyli jeżeli mam na przykład pomyłkę w moim wniosku, jeżeli chodzi o harmonogram, zamiast w jednym dniu zmieścić warsztaty, które mają trwać 6 godzin, to po prostu przez pomyłkę mam napisane 2 dni, to taką zmianę tylko mailowo pani po prostu zgłaszam, prawda? Bo to jest pomyłka. Tak, ja jeszcze pani Dominiko będę państwa wniosek sprawdzać, więc sobie go tam zaktualizujemy, więc na to przed nami. Na pewno jest tam pomyłka, bo tutaj już żeśmy rozpisali te warsztaty i na pewno 2 dni pikniku nie będziemy prowadzić. No to zaktualizujemy, to nie ma problemu. Dobrze, super, dziękuję. Ja państwu do końca, staram się do końca tego tygodnia powysyłać wszystkie te wzory dokumentów, by je państwo mieli u siebie już i mogli z nich korzystać. No będą to na pewno dokumenty dotyczące wolontariatu. Mogę przesłać też wzory list obecności, jeśli państwo chcą i będą mogli z tego skorzystać. Przyślę też te logotypy, informację słowną. Jeśli chodzi o tą informację słowną, to jeśli mają państwo wkład własny, finansowy zaplanowany we wniosku, i jest on wpisany w umowie, to wtedy ta informacja słowna będzie informowała, że państwa inicjatywa jest współfinansowana, więc trzeba na to zwracać uwagę. Jeśli nie ma wkładu własnego, to po prostu będzie to informacja, że inicjatywa jest finansowana. Także tą informację, którą ja wyślę, po prostu trzeba dostosować do swoich wydatków. W umowie mają państwo, będą mieli już taki zapis konkretny, ale w tym mailu ode mnie ja po prostu napiszę ogólnie, więc trzeba będzie dostosować sobie. To jeszcze ja, bo nie widziałam umowy, proszę mi powiedzieć, kiedy możemy się spodziewać pieniążków po podpisaniu umowy? A chyba pani Elżbieto, państwo to już chyba mają wypłacone w dniu wczorajszym. Serio? Proszę sprawdzić. Pisałam nawet maila, ja że chyba. Czyli to jest ten szczęśliwy dzień, a my jeszcze nie wiemy. Wszyscy się cieszą, jak pieniądze wpływają. Na tak. Trzeba się tylko dobrze rozliczyć. O, jeszcze jeśli chodzi o informacje i promocje, to byłabym wdzięczna za, jak będą państwo udostępniać jakieś informacje o wydarzeniach, o oznaczanie karpackich inicjatyw lokalnych na Facebooku oraz Stowarzyszenia ProKarpatia, jak również przesyłanie do mnie w takiej informacji mailowej, że coś państwo organizują, można dołączyć plakat. My też będziemy promować te rzeczy przez swoje kanały w mediach społecznościowych i na stronach internetowych. Mamy też dużo organizacji z tych 3 województw, które nie dostały dotacji, też będziemy je informować o takich wydarzeniach organizowanych w ramach tych inicjatyw, także będę wdzięczna za podsyłanie
informacje o tych wydarzeniach właśnie w ramach Państwa inicjatyw, które będą organizowane. Czasem się może zdarzyć, że i my przyjedziemy, także. Są jeszcze pytania na czacie. Czy sprawozdanie zmieniło się coś od edycji 2022 roku? Generalnie nie, ale prosiłabym o korzystanie z tego wzoru 2023 roku, bo mogłam jakieś tam takie poprawki lub błędy wyeliminować z 2023. Ja też podeślę Państwu ten wzór sprawozdania mailem w formie edytowalnej. Czy możemy potwierdzać za zgodność z oryginałem, czy musi być przez radcę prawnego? Tutaj, jak mówiłam, za zgodność z oryginałem potwierdzają osoby reprezentujące albo młodą organizację, albo patrona. Radca prawny nie jest potrzebny. Wzór umowy z wolontariuszami posiadamy, ja Państwu wyślę, ale te dokumenty należy dostosowywać do swoich inicjatyw. Prosiłabym tak nie na ślepo z nich korzystać, tylko dostosować je do swoich potrzeb po prostu. Prezentacje Państwo otrzymają z tego szkolenia i nagranie będzie wrzucone też na nasz kanał na YouTubie, także podeślę linka również do tego nagrania z dzisiejszego szkolenia. A może od razu Państwa zapytam, jeśli chodzi o te szkolenia online, takie warsztatowe, w jakich terminach by Państwo chcieli? Czy je planować w czerwcu, czy w okresie wakacyjnym, czy powakacyjnym dopiero? Ja myślę, że po wakacjach. Dobra, super, bo to dla Państwa będzie. Ja jestem też po wakacyjnym czasie, bardzo chętnie skorzystam, bo jesteśmy w trakcie realizacji tego też zadania, plus jeszcze jednostka ma też swoje jeszcze rzeczy, także będzie dużo. Dobrze, czyli na jesień po prostu, gdzieś tam październik, tak, wrzesień. Będzie super, jeśli będzie można skorzystać. Jeszcze pytanie o zgodność z oryginałem. Czy wszystkie podane osoby potwierdzają? Potwierdzają za zgodność te osoby, które są upoważnione do reprezentacji patrona, czyli jeśli prezes na przykład może podpisywać sam takie dokumenty, to tylko wystarczy ta jedna osoba. Jeśli reprezentacja jest dwuosobowa, to wtedy dwie osoby, zgodnie ze sposobem reprezentacji danej organizacji. Tak jak podpisują Państwo umowę na przykład o dotację z nami, prawda? Jeśli wymieniona jest jedna osoba, to te dokumenty za zgodność z oryginałem może podpisać jedna osoba, jeśli są dwie, no to wtedy muszą podpisać dwie. To jeśli nie ma pytań, to myślę, że będziemy kończyć powoli spotkanie. Jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania, wątpliwości, to oczywiście proszę o kontakt mailowy, telefoniczny ze mną. Ja jestem do Państwa dyspozycji i chętnie pomogę i rozwieję wątpliwości i odpowiem na pytania. Jeszcze miałabym tylko prośbę do Państwa, którzy są, o uzupełnienie takiej krótkiej ankiety po szkoleniu. Ja na czacie wyślę linka. Tam są te pytania, które mieli Państwo w formularzu zgłoszeniowym, tak żeby zobaczyć, czy pomogło Państwu coś to szkolenie, zwiększyli Państwo swoją wiedzę, czy też nie. Ja wyślę również tego linka do Państwa na adresy mailowe. W przypadku, gdyby ktoś z Państwa nie mógł uzupełnić w tym momencie tej krótkiej ankiety, to poprosiłabym o uzupełnienie dziś lub jutro w późniejszym czasie. Chyba, że nasunęło się Państwu jeszcze jakieś pytanie, to zapraszam.
Link do ankiety właśnie wysłałam Państwu na czacie i tak jak mówiłam, wyślę jeszcze w formie mailowej. To bardzo dziękuję Państwu za udział w tym krótkim szkoleniu. Mam nadzieję, że rozwiałam Państwu trochę swoich wątpliwości i odpowiedziałam na pytania. I tak jak mówiłam, zapraszam do kontaktu, jakby Państwo czegoś potrzebowali. A ja będę tam z Państwem co jakiś czas utrzymywać kontakt i pytać, jak realizują, jak się Państwu realizuje inicjatywę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Odwiedziła te wszystkie inicjatywy. Dobrego. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.